Ergo Hestia i artystyczna podróż Hestii przedstawiają fragmenty książki Katarzyny Wasilkowskiej Świat Mundka, nominowanej do Nagrody Literacka Podróż Hestii. Czyta Artur Barciś. Dwa lipcowe poranki. Mundek był chłopcem posłusznym, ale umiarkowanie. Kiedy więc w połowie lipca jego ojciec nieoczekiwanie rzucił z nadporannej jajecznicy: Czego ty się nic nie uczysz? Puścił to mimo uszu. Nawet nie drgnął. Nie było to może przesadnie eleganckie zachowanie, jednak mundek był zdania, że odpowiadanie na tak durne pytania jest poniżej jego godności. Weź ty, zrób coś pożytecznego, chłopie zrzędził ojciec, przekopując widelcem jajecznicę na talerzu. Smarujesz i smarujesz. Jeszcze nie spotkałem takiego, który by wyżył ze smarowania głupot. Nic wam nie zadają? Spojrzał na syna surowo i odsunął talerz z żółtą breją. Prawdę mówiąc, Mundek rozumiał to rozgoryczenie. Gdyby to on musiał codzień zasuwać do roboty taki kawał, w dodatku słuchać wrednego szefa od świtu do nocy wbity w garnitur, zachowywałby się o wiele bardziej nieznośnie. Zwłaszcza podczas upałów w aucie bez klimatyzacji. Ciekawe, że w ich samochodzie klimatyzacja psuła się zawsze, kiedy z nieba zaczynał lać się żar. Na szczęście mundek miał dopiero 13 lat, i w czasie wakacji mógł obijać się zupełnie legalnie, nawet jeśli na ojca działało to jak płachta na byka. A ze wszystkich rzeczy, które na niego tak działały, do szewskiej pasji doprowadzało go coś, co nazywał smarowaniem głupot. Pewnie dlatego, że uważał rysowanie za najmniej pożyteczne zajęcie na świecie, nie zapewniające ani trochę przyszłości. Ojciec fascynował się zapewnianiem przyszłości i najchętniej o tym rozmawiał z matką, sąsiadami, ze znajomymi, nie było ich wielu, oraz z Mundkiem, choć wtedy raczej przemawiał. Mundek wynalazł w sobie instynktowny czujnik z wyłącznikiem, który odcinał uwagę po pięciu minutach każdej przemowy ojca. Nie było to wcale niegrzeczne. Dawał ojcu całe pięć minut szansy na oznajmienie czegoś ciekawego. Po upływie tego czasu z uprzejmym wyrazem twarzy przenosił się w myślach w rejony znacznie bardziej interesujące. Jednak szanował swojego ojca i współczuł mu nużącej pracy. Nie miał zamiaru drażnić go bez potrzeby. Zamknął szkicownik i wsunął do kieszeni ukochany metalowy ołówek automatyczny przez plastyków nazywany kubusiem. Ojciec wstał, sapnął, poprawił spodnie pod więcej niż odrobinę za dużym brzuchem, złapał teczkę i już go nie było. Mundek poczekał, aż ucichnie w oddali znajomy bulgot diesla i także wyszedł, zamykając drzwi na klucz. Właściwie miał na imię Rajmund. Nikt by o tym nie pamiętał, gdyby dyrektorka szkoły w kopytkach niezwykła zwracać się do uczniów pełnymi imionami, w dodatku cedząc sylaby. Wundzie zakładamy wyłącznie białe koszulki gimnastyczne bez nadruków. Upomniała zawsze w liczbie mnogiej, mimo że nikt nigdy nie widział jej w koszulce gimnastycznej, ani białej, ani żadnej innej. Przyjdź po zajęciach do sekretariatu. Wystosujemy pismo do Twoich rodziców w tej sprawie. Raimundzie. Brzmiało to, jakby mówiła jutro na apelu kara chłosty, 205 batów na plecy i odechce Ci się na druków. Raimundzie. Albo Kazimierzu, widzę, że zalegamy z makulaturą. Czy życzymy sobie, chłopcze, żeby Twoja klasa przepadła w akcji segregacja? Czy nie interesuje nas współdziałanie Kazimierzu? Pytała, jakby los siedmiu i pół miliarda ludzi zależał od jego pudełek po pizzy. Czy na przykład Gabrielo? Nie jesteśmy już dzidziusiami, nie krzyczymy na przerwach. Przypominała i naprawdę trzeba było się wysilić, żeby uwierzyć, że dyrektorka mogła być dzidziusiem kiedykolwiek. Gabrielo... Na jutro podcinamy grzywkę. Chyba Magdalena, mama Gabrysi też kiedyś chodziła do szkoły w miasteczku, nie życzy sobie, żebyśmy pracowały z oczami pełnymi włosów, prawda? Syczała i uśmiechała się tak krzywo, że równie dobrze mogła powiedzieć: Oto mój pantofel, Gabrielo, natychmiast oczyść go z psiej kupy. Mundek przypuszczał, że dyrektor ściernopolska, Leokadia, Władała szkołą tak gdzieś od początku świata i dlatego znała każdego po imieniu. Należy jej oddać, że nie faworyzowała żadnego ze swoich uczniów, dawnych czy obecnych. Do każdego odnosiła się z jednakową, uprzejmą pogardą. Do wszystkich mieszkańców miasteczka bez wyjątku zwracała się, jakby mieli nie więcej niż 15 lat. Nieważne, czy chodziło o burmistrza, dentystkę czy właściciela zakładu pogrzebowego. Postawmy sprawę jasno. Dyrektor Ściernopolska po prostu władała całym miasteczkiem. Kopytka miały wprawdzie radę, coś w rodzaju ratusza, straż miejską i herb z raciczką, ale były zdecydowanie zbyt małe i zbyt zapyziałe na tylu rządzących. Dyrektor ściernopolska była szarą eminencją miasteczka, które było tak zapomniane, że nawet mieszkańcy nie używali jego nazwy. Ze szkicownikiem pod pachą, Mundek skręcił na obsadzoną lawendą żwirową ścieżkę prowadzącą do mieszkania na tyłach ich domu. Z gęstych zagonów unosił się słodki i lekkomdlący zapach. Wśród fioletowych kwiatów uwijały się dziesiątki pszczół, ale ani jeden komar. Komary nie znoszą zapachu lawendy, informowała go za każdym razem ciotka Tenia, która mieszkała na końcu ścieżki w niedużym pokoju z kuchnią i tycią Łazienką. Zapachu lawendy nie znosiła też matka Muntka oraz kilka innych osób, więc mało kto docierał na koniec żwirowej ścieżki. Ciotki to nie martwiło. Nie miała ochoty przyjmować gości, którzy przychodzili do niej kręcić nosem. Komary nie znoszą zapachu lawendy, zawiadomiła go w progu, ćmiąc papierosa. Jest siódma rano, odparł mundek. Komary śpią. Ale daleko stąd. Uśmiechnęła się chytrze, mrużąc oko za grubym szkłem okularów. Mundkowi nie przeszkadzał zapach lawendy. Znacznie bardziej nie znosił tytoniowego dymu. Kiedy jednak ciotka zagroziła, że jeśli będzie próbował ograniczać jej wolność, to więcej go nie wpuści, dał sobie spokój z namawianiem do rzucenia nałogu. Jak ci się u mnie nie podoba, możesz siedzieć w swoim pokoju, powiedziała. Brudne skarpety i spleśniałe kanapki poupychane po kątach, fiołki i róże, nie ma co. Gdzie jak gdzie, ale u ciotki muntkowi podobało się bardzo. Czuł się tu dobrze i swobodnie. Pokój nie był duży, ale miał wszystko, co trzeba. A dla Muntka najważniejszy był kąt z rajzbretem. Obszerny stół do rysowania z wygodnie pochylonym blatem zajmował całą przestrzeń pod oknem. Parapet za nim zastawiony był słoikami z flamastrami, kredkami, pędzlami i ołówkami, a pod ścianą stały złożone sztalugi. Przy każdej wizycie mundka ciotka powtarzała, że w młodości była dobrze zapowiadającą się malarką, lecz wolała poświęcić karierę dla życia towarzyskiego, czego jednak nigdy nie żałowała. Mundek szperał chwilę między pojemnikami na parapecie, wreszcie wyłowił mały bloczek z arkusikami papieru ściernego. Wyjął z kieszeni kubusia, wysunął część grubego grafitu i zaczął ostrzyć go, trąc ukośnie o papier. W młodości byłam dobrze zapowiadającą się malarką, oznajmiła ciotka, sięgając po najeżony kredkami kubek. Wolałam jednak poświęcić karierę dla życia towarzyskiego. I wierz mi, mundziu, że nigdy tego nie żałowałam. Żyłam niczym kolorowy motyl i zachowałam piękne wspomnienia. Co oczywiście nie znaczy, że masz pójść w moje ślady. Zastrzegła, a mundek. Przytaknął wyrozumiale i otworzył szkicownik. Nie miał najmniejszego zamiaru iść w ślady ciotki. Przerażała go myśl o czymś tak zwariowanym jak życie towarzyskie. Nie przepadał za uroczystościami rodzinnymi, imprezami szkolnymi czy jakimikolwiek spędzami ludzkimi w celu rzekomej wspólnej zabawy. Uwielbiał jednak towarzystwo swojej towarzyskiej ciotki i bardzo sobie cenił jej artystyczne wskazówki. Mundek spędzał długie godziny na doskonaleniu rysowania. Cierpliwie, kubusiem na papierze, ćwiczył salta, mostki i wyskoki. Jego niekończące się dzieło komiks o podłym satrapo i przebiegłym filosie. Potrzebowało idealnego odtworzenia człowieka w ruchu. Ciotka Tenia stanęła nad nim i krytycznie przyjrzała się pracy. Proporcje, proporcje, mundiu, pokręciła głową i zaczęła przeszukiwać szufladę niedużej komódki pod rajsbretem. Musisz popracować nad dłońmi. O, jest łapuchna. Zadowolona uniosła w górę drewniany model ręki z ruchomymi drucianymi stawami. Ustawiasz pozycję i rysujesz. Mundek zatem ustawił pozycję i zaczął ją rysować. Ciotka tymczasem usiadła na sofie, na kolanach położyła stolik śniadaniowy, a na nim gruby zeszyt z wzorami mandali. Jak twierdziła. Kolorowanie było ostatnim zajęciem, które chroniło jej rękę i oczy przed zardzewieniem, a w dodatku pozwalało na rozmyślania. Zajęli się tym, co lubili najbardziej. Mundek rysował, rozważając przeprawy satrapo i filosa, a ciotka zapewne swoje życie towarzyskie, i było im bardzo dobrze. A poranek upływał w spokojnej ciszy. Aż do drugiego śniadania. Czas na drugie śniadanko. Ciotka zamknęła kolorobankę. Mam ciasto drożdżowe, przeschnięte, ale można sobie maczać. Ja tak nawet wolę. Zniżając głos, wyznała, jakby Mundek już tego nie wiedział. Kawa, herbata czy kakao, Kołundziu? Kakao, odrzekł i przyszło mu do głowy, że chciałby kiedyś ciotkę narysować tak, jak właśnie wygląda, zanim zupełnie zegnie się w pół. Ciotka tenia miała proste plecy, jednak wiek złamał ją na wysokości bioder i nieco pochylił, a z każdym rokiem pochylał coraz bardziej. Jej twarz stopniowo kurczyła się za wielkimi okularami. Mądek pomyślał, że niedługo zmieni się w pomarszczoną, zgiętą w pół rodzynkę. Jasno. Bo ciotka unikała słońca. W młodości owszem, opalałam się, ale teraz? Nie ma nic bardziej ordynarnego niż stare, zgrylowane babsko, mawiała. Wiek nie zwalnia z klasy, mundziu, dodawała, poprawiając krótkie, falujące białe włosy i pociągała usta koralową pomadką. Drożdżowe było rzeczywiście porządnie podeschnięte i pachniało kredensem. W krainie ciotki Teni jedzenie smakowało i pachniało inaczej niż w domach, które znał mundek, ale bardzo mu ta egzotyka odpowiadała. Oczywiście, gdyby matka postawiła na ich stole suche ciasto, nikt by go nie tknął. U ciotki jednak wszystko do siebie pasowało, wszystko było na właściwym miejscu, a kakao było najlepsze. Może dlatego, że ciotka nie żałowała cukru i zawsze dodawała tłustej śmietanki. Dodałam tłustej śmietanki, poinformowała Mundka, stawiając przed nim parujący kubek z napisem Parimo Amur. Pokrzep się, Mundziu. Pewnie zaraz polecisz rżnąć w gałę. Siły ci trzeba. Nie żałowałam cukru. Trzynastolatek ciągnie cukier jak mrówka z mszycy. Rozwój, Mundziu, rozwój trzynastolatka jest szalenie wzmożony. Gwałtowny wzrost, burza w hormonach, a w pierwszym rzędzie mózg. Mózg wszystko tam iskrzy i mryga. rozchulane emocje nowe połączenia neuronowe wyładowania energetyczne żre jak opętany co mu się nawinie informacje, bodźce i cukier a to dopiero początek tej wielkiej transformacji jakiej transformacji Mundek przez moment lekko się zaniepokoił. W dorosłego! Wzruszyła ramionami ciotka i zanurzyła kawałek ciasta w kawie. Wczesna młodość to dość paskudna choroba, ale jest lekarstwo czas. Mundek pokiwał ze zrozumieniem głową. Znał dobrze obie opinie ciotki na temat młodości. Według jednej to choroba i czas dramatycznych przemian. Według drugiej najpiękniejszy okres życia, z którego trzeba umieć korzystać. Zresztą na dobrą sprawę ciotka uważała, że każdy okres życia może być piękny, o ile ktoś potrafi z niego korzystać. Chłopiec pozbierał naczynia i zaniósł do lekko obtłuczonego zlewu w małej kuchni. Ciotka nie miała zmywarki, a Mundek nie był miłośnikiem obowiązków domowych. Jednak wykonywanie prostych czynności w pomieszczeniu dla jednej osoby, gdzie wszystko było w zasięgu ręki, sprawiało mu prawdziwą przyjemność. Czuł się jak samotny kosmonauta. W małej kuchence ciotki Teni stan nieważkości wydawał się jedynie kwestią woli. Mundek odstawił czyste talerzyki i kubki na ociekacz nad zlewem. Do jutra. Pożegnał się, po czym zgarnął szkicownik i ołówek i poszedł do kazika. Życie Indii składało się ze sposobów. Miała sposób na wszystko. Na rodziców, osobny na matkę, osobny na ojca, kilka na nich oboje razem. Na rodzeństwo, na obiad, na zarabianie, na szkołę, na swoje babki, na marzenia oraz na strażników miejskich. Ci ostatni zwykle działali na przyjazne pozdrowienie i kilka szczerych wybuchów śmiechu po każdym sucharowym dowcipie. Wyjątkiem był patrol Ryży Grubasek i żylasta Blondyna. W ich przypadku jedynym sposobem była ewakuacja. A to właśnie oni zbliżali się alejką bazarku. Trzeba wiedzieć, że Inga spędzała wakacyjne poranki, sprzedając filmy na DVD. W sobie tylko znanych źródłach zaopatrywała się w hitowe produkcje dodawane do czasopism. Za piątaka można było u niej dostać „Titanika”, dowolną część Gwiezdnych Wojen czy Kung Fu Pandę 3. Malutkie stoisko z trzech skrzynek po jabłkach przytuliła do zadaszonego kramu z bielizną XXL, na którym za stosami gaci i biustonoszy królowała pani Mania. Filmy, wiadomo, najlepiej sprzedawały się przed weekendami oraz podczas deszczowej pogody. Dlatego Inga chętnie korzystała z kawałka udostępnionego przez sąsiadkę Daszku. Poza tym można było rzucić okiem na stoisko, kiedy któraś z nich musiała na chwilę odejść, czy po prostu pogadać. Pani Mania wiedziała wszystko o wszystkich. Patrol Straży Miejskiej nadciągał bez pośpiechu, lecz nieuchronnie. Ryży Grubasek zatrzymywał się przy niektórych stoiskach i przepytywał sprzedawców, a jego partnerka podejrzliwie oglądała towary. Inga rzuciła okiem na telefon. Dochodziła dziesiąta, a ona miała dziś na obiad przygotować fasolkę szparagową, która, dodajmy, rosła jeszcze leniwie na działce. O szóstej rano, Inga zarobiła już 25 zł, choć to nie był piątek i świeciło słońce, więc szybko zdecydowała, że może opuścić bazarek bez żalu. Sprawnym ruchem zgarnęła dvd do torby, mrugnęła do rozpartej na turystycznym fotelu pani Mani, obróciła się na pięcie i grzmotnęła głową w obciągniętym mundurem tors ryżego grubaska. Zderzenia nie wytrzymał jeden z guzików, które z wysiłkiem spinały uniform i teraz na ingę wyzierał oskarżycielsko spocony, biały podkoszulek. W myśli skreśliła możliwość ucieczki i postawiła na sposób uniwersalny, czyli taki, który w ostateczności działał na wszystko. Improwizację. Ale pancerna klata. Jeny! Jęknęła, żeby zyskać na czasie. Strażnik. Prychając ze złości, zanurkował w sterty majtek w poszukiwaniu straconego guzika. – Ciociu, chyba rozcięłam sobie czoło – dodała, rzucając pani Mani znaczące spojrzenie. Bazarkowa sąsiadka najwyraźniej jednak nie miała zamiaru brać jej pod swoje skrzydła. Co prędzej wyciągała z torby plastikowe pudełko z kanapkami i termos. Pewnie żałuje, że nie zabrała popcornu – pomyślała Inga z przekąsem. To pani krewna? Blondyna zwróciła się do pani, mówcie mi, amatorka kina z Afriko, Mani, która ze skupieniem laborantki nalewała sobie gorącej herbaty. Inga już wiedziała, że jest zdana na siebie. Jak zwykle zresztą. Ciocia dzisiaj nie dosłyszy. Przejęła inicjatywę, nie bacząc na to, że sąsiadka zakrztusiła się ze zgorszeniem. Przewiało, biedaczka, jej wieku. Co tam masz w torbie, mała? przerwał jej ostro ryży gramoląc się spod straganu z bilizną gdzie odnalazł brakujący element munduru bezradnie przymierzył guzik do kępki sterczących nici jakby licząc na jakiś krawiecki cud nie poprawiło to jego dostatecznie wrednego z natury nastawienia był to ten typ strażnika miejskiego który ma dobry dzień kiedy wlepi staruszce mandat za przechodzenie w niedozwolonym miejscu Inga z niepokojem obserwowała, jak ciemnieją mu policzki. – To moje rzeczy – odparła ostrożnie. Nie miała nic na sumieniu, jednak wredny z natury i do tego rozwścieczony strażnik miejski mógł sprawić pewien kłopot. – Interesujące – mruknęła spod daszka czarnej bejsbolówki żylasta blondyna i różowy tips wycelował w szczelinę niedopiętej torby, skąd wystawały kolorowe pudełka z dvd -kami. Inga analizowała swoją sytuację z szybkością komputera NASA. Nie naśmieciła, nie przeszkadzała innym, nie zalegała z opłatą placową, a filmy były jej własnością. Teraz jednak raczej nie chodziło o przestrzeganie prawa, tylko o pokazanie, kto tu rządzi. Skąd masz te filmy? Uzbierałam z gazet. Uuu, kolekcjonerka! Blondyna trąciła łokciem partnera, któremu coraz mniej podobał się jego łyskający spod munduru pod koszulek. I pewnie obejrzałaś wszystkie? Nie wszystkie, ale czytałam opisy. Legitymacja szkolna zażądał strażnik, a jego piegowata twarz przybrała odcień kurczaka zrożna. Nie mam przy sobie. Żylasta blondyna zmierzyła krytycznie chude i posiniaczone kolana, jej wzrok prześliznął się z pogardą po nastroszonych białych włosach. Inga i bez tego wiedziała, że prezentuje się jak dziecko ulicy. Nie cierpiała swojego wyglądu, uważała, że jest tyczkowata, za wysoka i za koścista. Były miejsca, gdzie mogła to zaakceptować, na przykład na bazarku albo na sali treningowej. Wszędzie indziej nosiła ubrania maskujące, sylwetkę, kuliła ramiona i, kiedy tylko mogła, spuszczała głowę. W głębi duszy czuła się całkiem niebrzydka. I gdyby tylko inni też w to uwierzyli, może dokonałaby wielkich czynów, zawojowała świat czy coś w tym rodzaju. Tymczasem na co dzień zakładała strój ochronny i starała się nie rozmyślać na darmo o swojej urodzie. No, chyba że akurat wyszła spod nożyczek matki. Matka Ingi nie pozwalała jej zapuścić włosów. Była zdania, że to niepraktyczne oraz próżne. Raz na dwa miesiące skracała córce włosy według własnej koncepcji, którą nazywała ładną fryzurką dla dziewczynki. O, i widzisz, mawiała. Teraz wyglądasz ładnie, porządnie i jak dziewczynka. Inga nie wiedziała czy to jest porządnie, lecz była pewna, że bez wątpienia nieładnie. Nie znała też żadnej dziewczynki z taką fryzurą. Zwykle więc po zabiegu matki zamykała się w łazience i nanosiła własne poprawki. To z kolei za każdym razem skutkowało draką, gradobiciem piorunami, szlabanem na komputer i telefon. Inga wierzyła, że to niska cena za nieprzyciąganie uwagi w szkole. Powszechnie bowiem wiadomo, że o ile dziwaczna fryzura może zasłużyć w szkole na obojętne wzruszenie ramion, to fryzura obciachowa gwarantuje wyrok śmierci. Inga była w stanie znieść bardzo dużo, ale nienawidziła czuć się ocenianą. A tak zwykle czuła się w obecności osób przez świat uważanych za atrakcyjne. Jak ta żylasta funkcjonariuszka. No już... – Skąd to masz? Strażniczka zabrała jej torbę, ustawiła na skrzynkach i zaczęła grzebać w środku. Dziewczyna zacisnęła zęby i zerknęła na panią Manię, która siedziała jak na meczu tenisa. – Nie mają prawa – pomyślała Inga. – Ale księżna Cyckonosz nie raczy pomóc. Za dobrze się bawi. Spuściła głowę i skupiła się na swoich wszystkich kłopotach i na swojej samotności. Z satysfakcją poczuła, że wraz z falą żalu do jej oczu napływają prawdziwe łzy. Powoli podniosła głowę. Mama mi dała, odezwała się drżącym głosem, zaglądając w oczy strażniczki. Kupuję dużo gazet, a jak są filmy, to mi daje i pozwala sprzedawać kieszonkowe takie. Mocno natuszowane rzęsy żylastej blondyny zatrzepotały. Zaczynała mięknąć. Ale nie on. Mamusia wykorzystuje małoletnią do zarobkowania? Ryży grubasek był teraz na polowaniu i właśnie poczuł świeżą krew. Ile masz lat? Trzynaście prawie, szepnęła, przyszpilając blondynę wzrokiem porzuconego szczenięcia. Strażnik zatarł pulchne dłonie. Matka gdzie? W domu. Nie pracuje? Nie, jest na ręce. Na ręce? I co? Pewnie potrzebuje masę lekarstw w dużych butelkach. Matka nie pije alkoholu. Inga zobaczyła przed oczyma czerwone plamy i szybko zaczęła recytować w myślach. Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy: SOS, wściekły pies, tu go nie ma, a tu jest. Nie mogła dać się sprowokować. A ja myślę, że to jednak trzeba sprawdzić. Coś mi się widzi, że opieka społeczna będzie bardzo zainteresowana, wysyczał jej strażnik prosto w nos. O dziwo z bliska jego tłusta, piegowata twarz nie była tak groźna. Teraz przypominał rozpieszczonego Bachora, któremu mama odmówiła nowej gry na konsole. Inga wyprostowała się powoli i spojrzała mu drwiąco w oczy. Ryży znowu pociemniał. Zaraz zacznie tupać nogami, pomyślała. Nazwisko! ryknął, puszczając pióropusz śliny. Kłamstwo w celach strategicznych Inga miała opanowane do perfekcji. Kiedy sytuacja tego wymagała, potrafiła tak wczuć się w rolę, że sama wierzyła w to, co mówi. Poczuła przypływ weny i geniuszu. Wiedziała, że wystarczy jedno słowo. Odpowiednie słowo. Nie spiesząc się, skuliła ramiona i spuściła głowę. – Ściernopolska – powiedziała cicho. Ryżyska mieniał, jakby mama nie tylko odmówiła mu gry, ale właśnie rozbiła konsolę w drzazgi tłuczkiem do mięsa. Stał tak chwilę, po czym pochylił się nad Ingą i odezwał łagodnym szeptem – Jakiego ludzie zwykle używają w szpitalu nad łóżkiem ciężko chorego. Czy możesz powtórzyć? Inga pokiwała ze zrozumieniem głową. Niewiele brakowało, a potrzymałaby go za rękę. Ściernopolska, powtórzyła dobitnie i dodała uprzejmie. Imię też? Nie trzeba. Strażnik z wysiłkiem przełknął resztkę śliny, jaka została mu w ustach i szukając ratunku spojrzał na żylastą. Partnerka uniosła idealnie wyrysowane brwi. Nie pochodziła z miasteczka, nie miała zatem pojęcia, że nazwisko, które przed chwilą usłyszała, było dla ryżego grubaska niczym wywołanie ducha. Nie wiedziała, że nad jej bezwzględnym zazwyczaj kolegą zawisło właśnie widmo dyrektorki, i w jednej sekundzie wyssało z niego całą chęć popisywania się władzą. Cofnął się w czasie do szkoły, gdzie każdy dzień był porażką, bo to, co bez pudła działało w jego domu rodzinnym, czyli płaczliwość i donosicielstwo, wśród kolegów i nauczycieli nie sprawdzało się wcale. Najważniejsze, że ten, że filmy nie pochodzą z kradzieży, wydusił w końcu z siebie słabym głosem. Wracamy na patrol. Do widzenia. Inga patrzyła chwilę za oddalającymi się strażnikami, po czym ze złością odwróciła się do pani majtkowy róż Mani, która w zadumie ugniatała w palcach kulkę z okruchów chleba. Pani Maniu, czemu mi pani nie pomogła? Niewiele brakowało i bez powodu miałabym opiekę społeczną na głowie. Matka dałaby mi szlaban na forever, westchnęła. Bazarek to szkoła życia, stwierdziła filozoficznie sąsiadka. Widzisz, jak ładnie sobie poradziłaś? Będziesz jutro? Usmażę pączki. Dwa lipcowe popołudnia. Mundek, podobnie jak prawie wszystkie dzieciaki w miasteczku, spędzał całe wakacje na miejscu. Jednak wcale go to nie martwiło. Miał niewiele obowiązków i dużo świętego spokoju, a ten cenił sobie najbardziej. W ciągu dnia, kiedy większość dorosłych była w pracy, w mieście, miasteczko cichło i łagodniało. Jakby słońce spowalniało ludzi i czas, zalewając wszystko płynnym miodem. Lipiec był wyjątkowo piękny tego roku. Ponad ogrodzeniami ogródków, zieleń wylewała się na ulicę. Dojrzewające owoce spadały na wybrzuszone korzeniami drzew chodniki, na zdeformowaną i dziurawą asfaltową jezdnię. Ginęły pod podeszwami butów przechodniów, pod kołami samochodów, potem rozkładały się w słońcu i dodawały ciężkiej woni lata tej wyjątkowej, słodko kwaśnej, sfermentowanej nuty. Gęste powietrze wibrowało niskimi tonami trzmieli. Ciut wyższymi pszczół, a przenikliwe ptasie trele były tłumione szelestem liści i szumem pobliskiego strumienia. Od czasu do czasu rozdarła się gdzieś sroka, kawka czy sujka, albo strzelił gaźnik starego auta. I to by było wszystko, jeśli chodzi o hałasy. Mundek pochylił się, przechodząc pod. Cienkimi gałęziami czereśni, obciążonymi teraz kilogramami soczystych owoców, ale nawet mu do głowy nie przyszło, żeby zerwać choć kilka. Pokolenie jego rodziców nie zostawiłoby na tym drzewie jednego owocka. Cokolwiek nadawało się do zjedzenia, a wychodziło poza ogrodzenie, czyścili jak piranie. Przez stulecia na wsiach i w małych miasteczkach trwała tradycja, w imię której dzieciaki podprowadzały jabłka, gruszki, śliwki, porzeczki lub czereśnie z ogrodów swoich sąsiadów. Podczas tej wielowiekowej wojenki między właścicielami a złodziejaszkami można było zaliczyć tęgielanie, pogryzienie przez psa czy pokąsanie przez osy. Dziesiątkom pokoleń nieobce były drętwienie dziąseł, od niedojrzałych papierówek. Ból brzucha od przeżarcia, dzielony ze wspólnikami strach, szalony śmiech i podniecenie towarzyszące wyprawom. I nagle w czasach mundka obyczaj ten wygasł. Zdmuchnięty zapewne przeciągiem dobrobytu. Dorośli wprawdzie nie przestawali narzekać na ciężkie czasy tego zwyczaju chyba nic nie zdmuchnie. Podobnie jak utyskiwania na dzisiejszą młodzież albo upadek obyczajów, ale teraz mało kto musiał zastanawiać się, czy będzie miał co zjeść następnego dnia. Ciasta, desery, słodycze, niegdyś dostępne od święta, dziś wjeżdżały na stół w każde popołudnie, a sezonowe owoce zmieniły się w całoroczne i nie przynosiło się ich z ogrodu czy sadu, tylko z targu albo warzywniaka. Należały do stałego wystroju niemal każdego domu, a tym samym stawały się niezauważone. Mundek zostawił za sobą niezauważone rozkołysane czereśnie i skręcił w furtkę prowadzącą do domu Kazika. Miał szczęście, przyjaciel już nie spał. Siedział na schodku przed domem, jedną ręką głaskał pod brodą ogromnego czarnego wodołaza Samsona, a w drugiej trzymał rogala wielkości koła od roweru. W popołudniowym słońcu jego krótkie, sztywne włosy koloru polerowanej miedzi aż raziły w oczy. Zgadnij z czym mam! Kazik machnął rogalem. Wynalazłem to wczoraj. Właśnie testuję. Mundek wyciągnął szyję próbując rozpoznać zawartość. Z kotletem? Z kotletem? Kotlet to banał dla ludzi bez fantazji kulinarnej. Kazik jakby zapatrzył się w głąb siebie, marszcząc nakrapiany ciemnymi piegami nos, po czym westchnął, unosząc ogromne ramiona. Z pizzą, stary! Z wczorajszą pizzą cztery sery, quattro formaggi. Magda Gessler kuca, tyle ci powiem. Buła w bóle, Mundek uśmiechnął się kącikiem ust. Mylisz się, chłopie. Rogal wzniósł się ponad głowę Kazika. To wyższy poziom buły. Chrupkość i miękkość. Ostrość i łagodność. Białko, węglowodany i kalorie. I mak. Maku nie za wiele. W sam raz, żeby wszedł między zęby i cały dzień przypominał, jak porządne śniadanie zjadłem. Są się sami, puść Mundzia. Kazik czule popchnął psa. Niech usiądzie, Chudzina, bo nam się tu jeszcze stoczy w hortensję mamusi. Przychodzi tu po dwóch śniadaniach i ciągle tak samo wąski. Po drugim tylko u ciotki, odparł mundek, sadowiąc się na niewielkim, wolnym skrawku schodka. Daj kawałek, rogala, ale od dubki strony, bez wsadu. Kazik w skupieniu oderwał solidny kawałek i wręczył koledze. Potem Rzucił jeszcze spory kęs Samsonowi, a ten zniszczył go jednym mlaśnięciem. Przez chwilę chłopcy żuli w milczeniu, gapiąc się na psa, który siedział naprzeciw i gapił się na nich. – Godny jest – mruknął Mundek. – Zawsze jest godny. Nie prosi się, nie ślini, tylko tak siedzi. – Fakt – przytaknął Kazik. – Ma maniery. Nawet jak jęzor wietrzy, to nigdy nie patrzy ci w oczy. Łeb odwraca. Mamusia mówi, że jest dyskretny. Mundek zawsze uważał, że Samson pasuje do rodziny przyjaciela. Wszyscy oni byli wielcy. Kazik i jego ojciec byli wysocy i potężni w barach, ręce i nogi jak bele. No dobra, wcześniej Kazik miał może małą nadwagę, ale teraz wyraźnie z niej wyrastał. Zgubił już cycki i galaretowaty brzuch, którym chyba trochę się przejmował. Był za to o dobrą głowę wyższą od Mundka, który przecież nie należał do najniższych w klasie. Ojciec Kazika miał chyba dwa metry, a matka niewiele mniej. Od całej familii, nie wyłączając psa, bił jakiś spokój, który dawał poczucie bezpieczeństwa. Mundek pomyślał, że nie tylko Samson był dyskretny. Cała rodzina Kazika budziła zaufanie. Lubił do nich przychodzić. Wbijamy na boisko? Przerwał milczenie kazik. Otrzepał okruchy z koszulki, wielkiej jak namiot, dźwignął się ze schodka i przecisnął, aż chrupnęło. Trzeba zacząć dzień, no nie? Dzień jak co dzień, pomyślał mundek z błogością. W wakacje nie potrzebował niczego poza leniwą monotonię, jakże jednak inną od monotonii roku szkolnego. Upływający czas wyznaczały wizyty u ciotki, spotkania z kazikiem. Noga z chłopakami na boisku chwilę nad strumieniem i rysowanie. Jak twój komiks? Kazik wskazał głową szkicownik i sięgnął po suszące się na sztachetach ogrodzenia rękawice bramkarskie. Mundek skrzywił się nieznacznie. Sam nie wiem rysunki spoko, ale mam za dużo pomysłów i nie klei mi się historia. No wiesz, fabuła. Wymyśliłem nawet dwie nowe postaci. Bezwzględnie piękną operatorkę dźwigu i demoniczną bibliotekarkę. Fajnie, jak je nazwałeś? Imiona są ważne. Jeszcze nie mam imion. Ważniejsze, żeby jakoś je splątać. Ciężko. E tam. Wymyślisz coś. Przecież będziesz słynnym komiksiarzem, bogatym jak skneru kwacz, Tyle, że nie taki skąpy. Zastrzegł Kazik. Będziesz po mnie przysyłał czarną limuzynę na przyjęcia w swoim nowoczesnym domu na skalę, jak Bruce Wayne, albo Tony Stark, albo. Jasne, Kaziu, ale wiesz, że oni wszyscy nie istnieją? Jasne, Mundziu, ale wiesz, że na tym właśnie polega Twoja przewaga? Tak, gawędząc, doszli do boiska, gdzie już czekali ich kumple: Patryk, Roch, Oliwier, zwany Olem. Łysi bliźniacy Amadeusz i Juliusz oraz inni, którzy zwykle grali w przeciwnej drużynie. Chłopcy traktowali piłkę nożną jak spotkanie towarzyskie, i gdyby ktoś zapytał, czy grają serio, popukaliby się w głowę. Jednak ich rozgrywki pokazywały coś zupełnie przeciwnego. Możliwe, że maniakalne wykłócanie się o zagrania i zasady zastępowały im rozmowę. Zawsze zajmowali te same pozycje i grali w tych samych składach. Kazik stał na bramce. I tylko on jeden interesował się futbolem poza boiskiem. Czasem jeździł z ojcem na mecze do miasta, znał czołówkę światowych golkiperów, a przede wszystkim naprawdę czuł bramkę i czuł piłkę. Mimo swojej niedźwiedziej postury bronił z lekkością baletnicy. Kiedy unosił się nad wydeptaną do gołego murawą i szybował na spotkanie piłki, wszyscy na chwilę zamierali i wstrzymując oddech czuli, że mają do czynienia z czystym pięknem. Potem Kazik spadał z piłką lub bez, przeważnie z, i wrzawa podnosiła się na nowo. Mundek grał w obronie, a to, że rozumieli się z Kazikiem bez słów, na boisku działało cuda. Z pozostałymi chłopakami ze składu tworzyli paczkę. Nie była to taka przyjaźń jak między Muntkiem a Kazikiem. Po prostu trzymali się razem. Patryk był urodzonym człowiekiem sukcesu, i poza nim samym nikt go właściwie nie lubił. Nie znaczy to, że był nielubiany, po prostu nie był lubiany, jeśli wiecie, co mam na myśli. Nawet nauczyciele, mając wiele uznania dla jego świetnych wyników w nauce, nie darzyli go sympatią większą niż można by mieć dla kartonowej podobizny Lewandowskiego w naturalnym rozmiarze. Zresztą on też nie przyjaźnił się z nikim. Na boisko przychodził, kiedy nie miał akurat jazdy konnej czy lekcji tenisa. Mundek wierzył, że tak właśnie we wczesnej młodości żyją i wyglądają dyrektorzy wielkich biznesów, banków czy sieci komórkowych. Rodzice Patryka byli bardzo bogaci. Mundek zapytał go kiedyś, jak to jest mieć tyle pieniędzy. Nic specjalnego, odrzekł wtedy Patryk. To właściwie bardzo nudne. Zero emocji. Masz coś, zanim nawet się zastanowisz, czy tego chciałeś. Wychodziła mu każda rzecz, której się podejmował. Nie znał uczucia porażki. Mundek podejrzewał, że Patryk w ogóle nie znał wielu uczuć. Nic go nie ruszało. A kiedy zdarzyło mu się uśmiechnąć, nie było to nic więcej niż uprzejme zaprezentowanie zębów, jak z reklamy nici dentystycznych. Olo i Roch trzymali się razem z przyzwyczajenia. Rozstawali się chyba tylko na czas lekcji, ponieważ Olivier był w starszej klasie, tej samej co Patryk. Znali się od piaskownicy, ich rodzice przyjaźnili się już w jakichś zamieszłych czasach. Wyjeżdżali razem na wakacje, zapraszali się nawzajem na uroczystości rodzinne, latem wspólnie grillowali, a zimą umawiali się na planszówki. Olo był wysoki, szczupły i bystry, a Roch wprost przeciwnie. – Dajesz! Dajesz, Rochu tłuściochu! – darł się Olo, kiedy Roch prowadząc piłkę próbował rozpędzić swoje obfite ciało w kierunku bramki, dając opór roztańczonemu brzuchowi. W pewnym momencie zwykle rezygnował i, rozglądając się bezradnie, szukał kogoś, do kogo mógłby podać, co kończyło się dezorientacją drużyny, przejęciem piłki przez przeciwników i stratą gola. Wtedy zwykle Olowi odbijało. Oszaleje! z tą górą sadła, wrzeszczał, składając się jak scyzoryk. Wciskał głowę między kolana i tłukł się pięściami po nerkach, żeby zdusić furię. Potem biegł do Rocha i klepiąc i szczypiąc jego pucate, zgrzane policzki, jęczał mu prosto w nos. Olej drybling, Rosiu! Odpuść rajdy! Nie szarżuj, pączku, Ponczuniu, Uwierz, Grubasiński, wyżej dupy nie podskoczysz. Połóż lachę na sprincie, co? Blokada, Rosiu! Zawsze tylko blokuj! Przeszkadzaj, utrudniaj, wchodź ciałem! Po coś ci jebozia dała, nie? Mundek uważał, że poza histeriami na boisku Olo był w porządku. Miał dowcip, choć czasem trochę przeginał w złośliwościach. W szkole był bardzo popularny i, jako jeden z niewielu siódmoklasistów, miał dziewczynę. Roch należał do szkolnych przegrywów, co wcale nie znaczy, że nim był, a już na pewno, że się tym przejmował. Nic sobie nie robił ze swojej tuszy, nie zawracał głowy ciuchami. Właściwie wystarczyłby mu jeden komplet bielizny, jeden dres i t-shirt. Gdyby matce nie udawało się podmieniać mu ubrań na czyste, nigdy by się nie przebierał, podobnie jak nie brałby prysznica, gdyby nie zajęcia na basenie. Przytyki Olas obojętną miną zagryzał przekąską, którą zawsze miał pod ręką. Pomijając nieszczególnie reprezentacyjny wygląd, Roch sprawiał wrażenie lekko ociężałego umysłowo. Rzadko się odzywał, a jego twarz często przyjmowała nieobecny wyraz z błąkającym się, głupkowatym uśmiechem. Według Mundka jednak były to pozory. W rzeczywistości, Roch był piekielnie inteligentny. A to oderwanie wynikało z ciągłego zatopienia w świecie gier. Jego środowiskiem naturalnym był komputer. Ostatnio pochłaniał go Fortnite i programowanie. Od monitora odchodził też programowo, na tyle, żeby nie dostać od rodziców szlabanu na komputer za uzależnienie. Ponieważ był uzależniony, w swojej głowie nie wychodził z gry, i dlatego, żeby nawiązać z nim kontakt, należało wykazywać się cierpliwością. Zdarzało się, że włączał się sam i wówczas iskrzył bystrą ripostą, albo z szeptał coś, stojąc tuż za Olem, co tego drugiego całkiem wyprowadzało z równowagi. Łysi bliźniacy byli synami właściciela wielkiego kompleksu chlewni, rzeźni i masarni, nieznacznie biedniejszego od rodziców Patryka. Mundka fascynował ich ogromny pałacodom z wielkimi oknami i dwuskrzydłowymi drzwiami. Dach był najeżony wieżyczkami w różnych rozmiarach, a wnętrze naszpikowane kolumnami jak kościół. Był to jedyny dom z prywatnym basenem w miasteczku. Matka bliźniaków nie pracowała. Mundek uważał, że była trochę jak z innej epoki. Układała bukiety róż na pianinie i dyrygowała ukraińską gosposią. W kwestii imion stosowała szkołę dyrektor Szczernopolskiej. Nie uznawała zdrobnień. Podobno ochrzciła synów po Mocarcie i Słowackim, żeby zapewnić im start do życia z dala od świń i miasteczka, ale chyba. Na starcie się skończyło. Amadeusz porzucił naukę gry na pianinie po pierwszej lekcji. Juliusza trochę bardziej wciągnęło, zażądał jednak keyboardu. Potem kazał matce odprawić prywatnego nauczyciela i zaczął pilnie ćwiczyć hity disco polo, śledząc poradnikowe filmiki na YouTube. Bliźniacy byli identyczni. Muntkowi czasem wydawało się, że to jeden człowiek, rozszczepiony na dwa ciała. Ponieważ, jak to często się bliźniakom zdarza, ubierali się tak samo, jedynym, co pomagało ich odróżniać, były siniaki, strupy i guzy. Nie był to sposób stuprocentowy, bowiem Amadeusz i Juliusz na okrągło okładali się do krwi, a ich obrażenia ciągle zmieniały położenie. Żyli w jednoczesnym skłóceniu i przyjaźni. Mundek podejrzewał, że wynikało to z faktu, że zwykle rozumieli się bez słów jakby naprawdę byli jedną osobą i nie mogli pogodzić się z najmniejszymi nawet nieporozumieniami. Na boisku grali w ataku. Zarówno po golu, jak i po chybieniu, tarzali się po ziemi. No i masz. I weź tu podaj, Maciorze łysej. Amadeusz rzucił się na Juliusza, który po asyście brata właśnie strzelił w poprzeczkę. Juliusz nie czekając, wyprowadził pięścią cios w nos Amadeusza, a ponieważ w tych staraniach nigdy nie pudłował, krew w sekundę zalała żółtą koszulkę. Runęli w wytartą trawę i zaczęli się turlać, a po boisku niosły się głuche odgłosy uderzeń, postękiwań i obelg. Zawodnicy drużyny przeciwnej zaczynali się niecierpliwić, ale kumple bliźniaków nie interweniowali pochopnie. Wiedzieli, że obaj muszą zostać tak samo wytarmoszeni, obtoczeni w piachu, trawie i krwi. Przedwczesne wtrącanie się było przykładaniem zapałki do benzyny. Tak jak tym razem. E, jełopy, gracie czy się przytulacie? Wrzasnął żylasty Wiktor, przypominający Mundkowi oskubanego indyka. Bramka jak na tacy, przedszkolak by trafił. W szóstkę lepiej wam pójdzie, Juliusz tylko tłok robi. Takie podanie zepsuć, co za przypał. tego ślepego platfusa z boja i gram. Pierwszy znieruchomiał Amadeusz. Co powiedziałeś? Obraziłeś mojego brata, cienki knurze. Rozdarł się, podnosząc głowę z nad Juliusza. Czekaj, wieprzu, zaraz cię wychrzanimy z boja. Mamrotał, pomagając wstać bliźniakowi i po sekundzie obaj pędzili prosto na Wiktora. Dwóch na jednego? Oburzył się Bożek z drużyny Wiktora i ruszył na odsiecz. W tej sytuacji mundek i reszta nie mogli pozostać obojętni, i chcąc nie chcąc dołączyli do wielkiego lania na boisku szóstego tego lata. Inga wyszła przed bramę targową i przeciskając się między samochodami zaparkowanymi ciasno na krzywym chodniku, ruszyła w kierunku działki. Po spotkaniu ze strażnikami nadal trzęsły jej się nogi. Nienawidziła targowiska i wszystkich nieprzyjemnych sytuacji, które ją tam spotykały. Klienci wybrzydzali, jakby była empikiem, podejrzliwie oglądali pudełka na wszystkie strony niektórzy nawet pod światło potrząsali nimi, pukali, a niezafoliowane otwierali i to było najgorsze zawsze coś się ułamało w opakowaniu. Płyty wypadały na ziemię i egzemplarz do wyrzucenia. Płacili podartymi banknotami, których potem nie przyjmowano w sklepach, albo wmawiali jej, że źle wydaje resztę. Kilka godzin w upale, deszczu albo nerwach, a zarobek dziadowski. Inga nie miała wyboru. Była spłukana. A za chwilę ósme urodziny Mateusza, imieniny matki, potem w sierpniu trzecie Jasia, no i trzeba się przygotować do nowego roku szkolnego. Instytucja kieszonkowego w jej rodzinie nie istniała. Dostawała wprawdzie pieniądze na przybory, zeszyty czy buty. Jeśli wyrosła ze starych, jednak na nic więcej nie mogła liczyć. Jak co roku matka powtarzała, że piórnik, torba i co gorsza ciuchy są jeszcze dobre. Młode rodzeństwo nosiło rzeczy jedno po drugim. Czasem babki albo jakieś nieznane ciotki podrzucały coś nowego dla maluszków. Inga nie była maluszkiem i jeśli nie chciała zostać z jeszcze dobrymi trzema wytartymi t-shirtami, z mechaconym polarem i niemodnymi spodniami, musiała działać sama. Z zeszłego lata trafiła się dobra robota. W całym kraju poszukiwano bardzo szczupłe dziewczynki do 13 lat, która trenuje boks. Nabór odbywał się też w Domu Kultury w mieście. Okazało się, że oprócz Ingi nikt się tam nie pojawił. Zaprosili ją więc na finałowy casting do łodzi. Pojechała. Oprócz niej przybyły dwie masywne 17-letnie dżudoczki, jedna baletnica, jedna pływaczka, rzesza dorosłych bokserek i chłopiec, który, jak oznajmiła jego matka, wprawdzie nie był ani dziewczynką, ani szczupłą, ani nawet nie uprawiał boksu, ale za to bardzo ładnie tańczył flos. Z elementami DAB. Kiedy asystentka reżysera zapytała, jak to się stało, że przeszedł pierwszy etap castingu, matka wyznała, że trochę się pomyliła, wypełniając formularze. Wszyscy kandydaci przyjechali z rodzicami, tylko Inga była sama. Jak zwykle wcisnęła w domu jakiś kit, a ponieważ akurat nie była potrzebna do opieki nad rodzeństwem, pojechała i wróciła niezauważona. Matka w ogóle by się nie zorientowała, gdyby nie to, że Inga casting wygrała i potrzebowała pozwolenia od opiekunów. Potem była draka o stawianie rodziców przed faktem dokonanym, ale przerwał ją telefon od reżysera. Ta, odebrała matka, nie przestając wyrażać wzrokiem, co myśli o postępowaniu córki. Ta, słyszałam właśnie mhm, ta, 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 ta. Mhm. Mm ta ta. Ile? Hm. Przyjedziemy. I pojechały. Reżyser bardzo wychwalał Ingę, ale dla matki było to nawijanie makaronu na uszy. Znała swoją córkę. Wiedziała, że nie była ona ani zbyt ładna, ani pracowita, poza tym żadna z niej aktorka. Nawet zaśpiewać nic porządnie nie potrafiła. Wezmą dzieciaka do filmu, w głowie jej się przewróci, przestanie się uczyć. Reżysera miała za nic. Jeśli uważał, że z Ingi taka aktorka, to niech go Bóg broni, bo sam daleko nie zajdzie. Dopiero kiedy usłyszała, że za dwa miesiące na planie zdjęciowym Inga dostanie trzy razy więcej niż jej ojciec na etacie w klubie, machnęła ręką. Jak ktoś głupi, to niech płaci. A pieniądze w domu zawsze są potrzebne. Ojciec Ingi był trenerem boksu w miasteczku. Dwadzieścia lat wcześniej zdobył nawet srebrny medal na olimpiadzie w wadze półciężkiej, ale teraz nikt już o tym nie pamiętał. Inga na ringu nauczyła się chodzić. Potem klub był jej przedszkolem, jej podwórkiem, i choć traktowała to jak zabawę, bardzo wcześnie zaczęła trenować. Ćwiczyła z dorosłymi mężczyznami, bo klub nie miał sekcji kobiecej, ani tym bardziej dziecięcej. Nikomu jednak nie przyszło do głowy, że mógłby być z tego jakiś większy pożytek. Boks stał się po prostu częścią jej życia, umiejętnością, jak jazda na rowerze, pływanie czy obieranie ziemniaków. Nie była zawodniczką, klub nigdy nie wystawiał jej w turniejach, nie jeździła też na zgrupowania ani obozy sportowe. Kiedyś już prawie udało jej się uprosić ojca, żeby zabrał ją na taki wakacyjny wyjazd, ale matka stanęła okoniem. A kto za to zapłaci? Kto mi będzie dzieciaków pilnował? Podparła się pod boki i zmrużyła oczy. Ojcu więcej nie było trzeba. Zgodziłby się na wszystko, żeby tylko nie usłyszeć, że matka żyje z domem na głowie, ale i tak usłyszał. "Wiem, wiem. Myślicie, żeby umarła bez całego domu na głowie." Ojciec cmoknął ją w policzek i już był w drodze do klubu, a Inga bez słowa poszła pilnować dzieciaków. Sposoby na matkę należały do najtrudniejszych. Najpewniejsze były te, które przynosiły jakiś dochód. Indze czasem udawało się zmiękczyć serce matki pieniędzmi. Nagrywanie filmu wspominała bardzo dobrze. Praca była ciężka i polegała głównie na przebieraniu się, pośpiechu i zaczynaniu od początku. Producent ciągle wszystkich poganiał, przypominał, jak drogi jest dzień zdjęciowy i że muszą się uwinąć do końca sierpnia. Powtarzali jedną scenę w nieskończoność, a kiedy kręcili na dworze, dodatkowo poganiała wszystkich operatorka zdjęć i patrząc w niebo wrzeszczała: Światło się kończy, światło się kończy. Inga jednak nie bała się trudu, a na planie wszyscy zasuwali tak samo, nieważne aktorzy czy pracownicy techniczni. Poza tym raczej się lubili i to było fajne. Pierwszy raz w życiu Ingi ktoś się nią zachwycał, zwłaszcza w charakteryzatorni. Nagle jej jasna uroda, białe brwi, rzęsy i bladoniebieskie oczy budziły podziw. Kiedyś ktoś w szkole usłyszał w telewizji o albinizmie, i potem przez jakiś czas wołali na nią Albina. Nienawidziła tego. Później, nie wiadomo kiedy, ktoś inny powiedział o niej Siwa. I się przyjęło. Przyzwyczaiła się. Zainteresowanie na planie filmowym było czymś zupełnie innym. Fryzjer, zafascynowany jej naturalnym kolorem włosów, co parę dni robił sobie z nią selfie i wrzucał na Instagram. Potem zakładał jej perukę. Nareszcie mogła się zobaczyć z długimi włosami. Grała postać młodej pianistki, która w tajemnicy przed ambitną matką śpiewaczką trenowała boks. Na co dzień nosiła piękne loki, ale w klubowej szatni zaplatała je w ciasne warkoczyki. Inga. Nie widziała jeszcze gotowego filmu. Matka nie przyjęła zaproszenia na premierę, bo wstydziłaby się potem ludziom w miasteczku w oczy spojrzeć. Chwalić Bogu, że w miasteczku nie ma kina, mówiła. Zaraz by ktoś zwęszył, zaczęliby gadać, że się mamy za nie wiadomo kogo za celebrytów cuda na kiju. Cuda nie cuda najważniejsze, że tamte wakacje były udane, choć przeleciały szybciej niż Pendolino. W dodatku udało się wynegocjować od matki trzystówki na własne wydatki. Nie to co tego roku. Inga, zatopiona w rozmyślaniach, skończyła zrywać fasolkę do płóciennej siatki. Dorzuciła jeszcze kilka marchewek i spory bukiet naci pietruszki. Jej rodzeństwo nie znosiło zieleniny, ale od tego miała swoje sposoby. Upakowała wszystko między filmami w torbie i sprawdziła godzinę na telefonie. Zbliżała się dwunasta. Matka kazała przygotować obiad na wpół do drugiej. Mało czasu, pomyślała i ruszyła spiesznie. Po drodze miała kupić masło i chleb, wybrała więc drogę przez rynek. Uchyliła się, by przejść pod zwieszającą się nad ulicą czereśnią, ale zaraz wyprostowała się z powrotem i przyjrzała drzewu. Ciężko ci, bidulko, mruknęła. Zerwała jedną niemal czarną, napęczniałą sokiem kulkę. Chryste, ale słodka! Szybkimi ruchami ogołociła kilka najniższych gałęzi z owoców. Deser z głowy, pomyślała z zadowoleniem, uzupełniając płócienną siatkę. Ruszyła dalej, a uwolnione gałęzie roztańczyły się z ulgą. Nim doszła do rynku, samotna czereśnia w żołądku pobudziła kwasy, i Inga przypomniała sobie boleśnie, że nie jadła nawet śniadania. W sklepie do chleba i masła dorzuciła jeszcze maślaną bułkę i butelkę wody. Przy Kasie wyjęła z kieszeni dychę od matki i dołożyła kilka złotych z dziś zarobionych. Trudno, pomyślała koszty. Umyła ręce w małej fontannie na środku rynku, usiadła na cembrowaniu i zaczęła jeść. Rozejrzała się. Jedna babcia z wnuczkiem na trójkołowym rowerku, dwie szepczące dziewczynki z lodami w cieniu pod kasztanowcem. Tylko przy urzędzie i poczcie ruch. Pracownicy nerwowo wybiegają do sklepu, a ci z jakiejś firmy, chyba komputerowej, idą do baru kebiza. Przez głowę Ingi przeleciał genialny pomysł, ale zgasł, zanim zdążyła go pochwycić. Obiad. Inga szybko otrzepała koszulkę z okruszków, dopiła wodę i puściła się sprintem w kierunku czterech niskich bloków stojących dwie przecznice za rynkiem. W przedpokoju zrzuciła torbę, trampki, porwała siatkę z warzywami i zakupami i wpadła do kuchni. Z dużego pokoju dolatywały dźwięki kreskówek. Świetnie, pomyślała, przynajmniej nikt nie plącze się między nogami. Nalała wody do największego garnka i ustawiła na gazie. Czereśnie wysypała na durszlak a fasolkę do zlewu. Oczyściła strączki z włókien, wrzuciła do wrzątku i zmniejszyła gaz. Co kupi chciłaś? ziewając, wszedł do kuchni pięcioletni antek. Tylko on z całej rodziny miał taki sam jak Inga biały kolor włosów. Chleb, odparła, ale widząc rozczarowanie dodała: Mam też coś pysznego. Lepszego od jakichś zwykłych, durnych słodyczy. Pokażę ci po obiedzie. A co zrobisz na obiad? Jestem głodny. Antek stanął na palcach, próbując zajrzeć do garnka. Siomi stąd! fuknęła Inga, wypychając brata na korytarz. Nie wiesz ty, Pierze, nie wolno zbliżać się do garów na kuchence? Chcesz się ugotować, jak Jaś i Małgosia? Co ty gadasz? Oburzony antek zaparł się rękami o futryne drzwi. Jaś i Małgosia przeżyli. To wilk z trzech świnek wpadł w rządku. Jestem głodny, kiedy będzie obiad, umieram z głodu. Nie drzyj się, zaraz będzie, syknęła Inga. Gdzie mama? Rozwiesza pranie. A może robi drzemkę z olą. Zamyślił się przez ułamek sekundy, po czym wrócił do stękania. Ja już nie wytrzymam z głodu. Brzuch mi pęka i gardło. Bolicie gardło? Tak, z głodu. Spadaj na bajki. Jak będziesz cicho, to szybko zrobię. Co będzie na obiad? w drzwiach stanął Mateusz. Jestem głodny, zaraz zdechnę. Co robisz? Co to za smród? Mnie ładnie pachnie. Wzruszył ramionami Antek, prześliznął się pod ramieniem siostry, wdrapał na taboryt i stając na nim na palcach, znowu próbował zajrzeć do garnka. Taboryt zachwiał się i Inga złapała małego w ostatniej chwili. – Ej, gdzie jest Jasiek? – Mateusz, czemu zostawiacie go samego w pokoju? – Szoruj tam zaraz. – Właśnie miałem ci powiedzieć, że Jasiek żre z doniczki trzylatek siedział za wielką donicą z palmą i w skupieniu łyżeczką od herbaty wyjadał ziemię. Inga porwała chłopca pod pachą i po chwili nad umywalką płukała mu usta wodą. Jasiek nadal był spokojny, próbował tylko zgarnąć językiem z policzków jak najwięcej ziemi i z żalem patrzył, jak znika w odpływie. Po drace Inga usadziła dzieci w rządku na kanapie przed telewizorem. – Panowie! – Umowa jest taka. Pozwolę Wam obejrzeć jeszcze jedną bajkę, choć wiem, że oglądacie od rana i powinnam w tej chwili wyłączyć to pudło. Chłopcy poruszyli się niespokojnie. Ale zgodzę się na jeszcze jedną bajkę pod warunkiem, że się stąd nie ruszycie. Za to ja przygotuję piękny, trzykolorowy obiad. W jakich kolorach? Zainteresował się Antek. W żółtym, pomarańczowym i zielonym a na deser będzie coś ciemnoczerwonego, prawie czarnego, błyszczącego i okropnie słodkiego. Chłopcy miauknęli, a Antek cicho dodał, że jest głodny. Inga obrała marchewkę, a potem skrobaczką ścięła całą na cienkie, długie wstążki i włożyła do mniejszego garnka z gotującą się wodą. Pietruszkę wrzuciła do blendera z odrobiną wody i oliwy i zmiksowała na gładki, lśniący, zielony sos. Kiedy odcedzała fasolkę, genialny pomysł powrócił. Przypomnieli jej się pracownicy na rynku biegający po jedzenie. Spieszyli się, to znaczy, że nie mieli czasu. Trzeba zatem zrobić tak, żeby nie musieli za jedzeniem gonić, żeby samo do nich przyszło. Chcesz poznać dalsze losy mundka? Sięgnij po książkę Katarzyny Wasilkowskiej Świat Mądka, nominowaną do nagrody Literacka Podróż Hestii. W naszym konkursie zachęcamy młodego czytelnika do skorzystania z wartości płynących z literatury, bo dzięki temu poznawanie świata jest ciekawsze i łatwiejsze.